Dzień dobry, Anna Maria Żukowska przyszła do naszego studia w pięknym różowym żakiecie. Dzień dobry, przyszła w takim żakiecie, bo to jeden z kolorów lewicy. Niedługo mamy kongres w sobotę, więc ja tutaj promuję z całą sobą lewicę. Dobrze, to pani promuje lewicę. Konkurs szopenowski pani śledzi? Nie, nie śledzę. Teraz przygotowujemy program, już skończyliśmy program lewicy, także niestety nie mam na to czasu w tej Dobrze, chwili. To w takim razie, skoro nie Chopin, to od razu sprawy ważne i ważniejsze. Czy należy przyjąć migrantów, którzy są na granicy polsko-białoruskiej? Ale co to znaczy przyjąć? Moim zdaniem trzeba po prostu przestrzegać prawa i w przypadku tych osób, które złożą wniosek o azyl, te wnioski po prostu należy rozpatrzeć. Ale ci, którzy przyjdą przez granicę. No ale przechodzą i te osoby są odsyłane po prostu, łącznie z dziećmi, do zimnego, ciemnego lasu, nawet wtedy, kiedy złożą wnioski, a mają prawo również ustnie złożyć wnioski o azyl w Polsce. Wiceprzewodnicząca klubu Lewicy, pani posłanka Karolina Pawliczak, mówi, że powinniśmy być gotowi na przyjęcie każdej liczby migrantów. Nie, no jak każdej liczby. Znaczy powinniśmy być gotowi na to, pani, że to ja to może doprecyzuję. Klubowa, to ja to doprecyzuję. To znaczy nie mamy w tej chwili takich możliwości, żeby pomóc osobom, które rzeczywiście należy im się status uchodźcy. Te ośrodki dla uchodźców w Dębaku, w Lesznowoli są naprawdę w fatalnym stanie. Nie mamy też programów, które by umożliwiały integrację tych osób później ze społeczeństwem polskim, nauka ale języka. Ale nie chcą się z polskim społeczeństwem integrować, nie chcą z niemieckim integrować. No ale to też nie można im wtedy zabronić podróży dalej w poszukiwaniu lepszego życia. Niemcy, to jest historia całych cywilizacji. No, historia ludzkości właściwie polega na migracjach, tak? Pani poseł, tak, to prawda. Od samego zarania. Dlatego ja tylko pytam, czy należy przyjąć, tak jak mówi pani posłanka Pawliczak, w każdą liczbę migrantów, czy tylko część migrantów, tak jak nie, należy przyjąć uchodźców po pierwsze, ale bo do tego nas zobowiązują konwencje genewskie. Czy ci, którzy mają wizę białoruską i zapłacili ciężkie pieniądze na przykład, to trzeba żeby tam... To jest bardziej skomplikowane. Dolecieć, to oni są uchodźcami? Ale to znaczy, musimy rozpatrzeć ten wniosek, żeby móc to stwierdzić. Mi tutaj na pewno brakuje czegoś takiego na poziomie europejskim zintegrowania, zagregowania właściwie tych wszystkich informacji, tak jak jest, nie wiem, w przypadku instytucji o nazwie Interpol. Instytucja, która zbiera dane o człowieku. No i tutaj często brakuje tych danych. Ale ludzie zmieniają dokumenty, rząd, nazwiska. Polski rząd mówi, że akurat uchodźców z Białorusi to my przyjmujemy i to są Białorusini, którzy uciekają przed prześladowaniami reżimu Łukaszenki. Nie są to ci, których reżim Łukaszenki za ciężkie pieniądze przywozi z Iraku i transportuje do polskiej granicy. Przemyt ludzi jest czymś strasznym. Jest plagą nawet, jak widać, w XXI wieku, ale to jest niestety biznes i to dosyć intratny biznes. Ale no, proszę ale pamiętać, jeśli powiemy, że wśród tych jeśli ludzi powiemy, są że my tych osoby, ludzi wszystkich które przyjmiemy, są uchodźcami. To dajemy Łukaszence tylko pretekst do tego, żeby ten biznes rozszerzył. Ale dobrze, nie, dajemy Łukaszence pretekst do tego, żeby mówił, że u niego nie jest wcale tak źle w porównaniu z Polską, jak robią się takie obrazki z dziećmi, które odsyłamy do lasu. No wtedy Łukaszenka wychodzi i mówi, ale halo, u mnie ja łamię prawa człowieka, popatrzcie na siebie. A propos dzieci, Swiatłana Cichanouska, no zgodzi się pani, że pewien autorytet w sprawach białoruskich, kobieta, która wygrała wybory prezydenckie, ona w tej sprawie całkowicie wspiera polski rząd. Mówi, że nie tylko mówi, że polskie władze robią co mogą, ale mówi też, że reakcją na ten szantaż, pytano o dzieci, mówi, że reakcją na ten szantaż nie może być wpuszczenie tych wszystkich ludzi. To Łukaszenka odpowiada za to, że ci ludzie mają taki los, jaki mają. I ale co, panie redaktorze, i mówi takiego... jeszcze, że nie można współpracować z Łukaszenką w żaden sposób, wpuszczając tych ludzi do Unii Europejskiej. Ale to ja bym sugerowała pani Cichanouskiej, żeby pojechała do jakiegoś 4-letniego dziecka i spróbowała mu wytłumaczyć, że to wszystko jest wina Łukaszenki. Niech się pani nie gniewa, 4-letnie dzieci, nie wiem to jak pani, ale 4-letnie dzieci... z punktu widzenia 4-letniego dziecka nie jest istotne, czyli czy do lasu to go dziecko samo wysłało tutaj, tak? Łukaszenko z powodu Łukaszenki tam jest w tym lesie, z powodu talibów jest w tym lesie, ale ona jest po prostu w tym lesie, a my jesteśmy z tradycji Janusza Korczaka, Ireny Sendlerowej, zawsze w Polsce ratowaliśmy dzieci. Pani, tak? Pani poseł, 4-letnie dziecko nie wybiera sobie losu i ono samo tutaj się nie dostało. No właśnie, to nie jest jego wina, w związku z czym Straż Graniczna nie powinna go traktować jako potencjalnie, nie wiem, przestępcy, który przekracza sam granicę, odsyła dzieci do lasu. No to jest naprawdę haniebne. Skupmy się na tym, jak powinniśmy w ogóle w przyszłości rozwiązać, czyli znaczy rozumiem, nie da się rozwiązać pani Swiatłana Cichanouska dla pani zdaniem, nie jest żadnym autorytetem w tej sprawie. Jest autorytetem, ale w tym punkcie się z nią nie zgadzam. To proste pytanie, czy pisałam wcześniej. Nie czy zgadzam się mur, na tym czy też punkcie. Płot, jak zwał, tak zwał, na granicy powinien powstać?
żaden mur w historii nie był skuteczny. Ani mur chiński, ani Hadriana, ani berliński. Ludzie zrobią wszystko, żeby poszukać lepszego życia, narażając tak życie i nawet je tracąc. Czy powinien powstać, czy nie? Myślę, że nie będzie skuteczny. A Swiatłana Cichanouska uważa, że budowa muru między naszymi krajami może powstrzymać napływ imigrantów. Znaczy, wydaje mi się, że to nie jest tak, że jakiś mur powstrzyma ludzi, tak jak nie powstrzymał go mur berliński. Ludzie naprawdę narażali życie i tracili to życie. Odsyłam oczywiście panią do wywiadu pani Cichanouskiej w TVN24, ale to może zostawmy w takim razie sprawę granicy polsko-białoruskiej. Nie, ona jest bardzo ważna, panie redaktorze, i bo wiem, bardzo że ważna jest o tym również rozmawiamy. Sprawa Polskiego Ładu. Lewica nie głosowała za Polskim Ładem, głosowała przeciwko. Dlaczego nie popieracie obniżki podatków dla 18 milionów Polaków? Popieramy, ale popieramy progresję podatkową, a tam jej nie ma. Znaczy nie popieramy czegoś, co jest jakimś kulawym projektem. Czyli 18 milionów Polaków. Wyborem takim autorskim Prawa i Sprawiedliwości z tego, co oni uważają za sprawiedliwe podatki. Ale wie pani, to że zawsze lepsze podatki. Jest wrogiem dobrego. Jeżeli pani uważa, że te podatki nie są doskonałe, to czy 18 milionów ludzi, którzy będą kosztem tych bogatszych dostawać, będą płacić mniejsze podatki, to nie jest coś... A potem będą musieli w tam, gdzie mieszkają, zapłacić za żłobek i przedszkole, ponieważ samorządy nie będą miały pieniędzy, żeby te żłobki to się przedszkola świetnie budować. To pani to się po prostu jak pani nie klei. Jak pani no to ja pani pokażę, jak się klei, a jak się nie klei na liczbach, to będzie prostsze niż rozmawianie o wrażeniach. Otóż to proste dane. Jak wiadomo, samorządy pobierają 48% z PIT-u, czyli proszę państwa, państwo płacą te swoje podatki na początku roku. Połowa z tego, 48%, idzie do samorządu. To jest podział na gminę i powiat. Zostaje w miejscu, gdzie mieszkamy, płacimy podatki. 8% mniej więcej, 8,1 zdaje się, z CIT-u, czyli od firm, też idzie do samorządu. I teraz tak, wie pani, jak wzrosły w ciągu tych rządów Prawa i Sprawiedliwości podatki, wpływy z PIT-u i z CIT-u. Bo gospodarka się rozkręciła, to jest prawda. Z 45 miliardów w 2015 roku z PIT-u. W tym roku, po pandemii, po obniżkach, po tym, że młodzi ludzie nie płacą w ogóle PIT-u, wzrosło prawie o połowę, do prawie 70 miliardów, 69 miliardów 300. Ale CIT wzrósł prawie dwa razy tyle. Z 26 prawie miliardów do 40, do 50. I tak jest ze wszystkim. No więc oni będą mieli więcej tych pieniędzy z podatków. Mówię o samorządach. Nie wiem, teraz, czy na dłuższą metę będą mieli więcej, dlatego że sytuacja gospodarcza mają, to nie jest coś, co jest dane raz na zawsze. W tej chwili mamy rosnącą inflację i pytanie, jak się rząd zachowa ale w przypadku to znaczy, że my nie inflacji. Chcemy, że to, czy znaczy... dalej nasza gospodarka będzie się rozwijała? Ja zresztą nie jestem zwolenniczką absolutnie jakiegoś tam bardzo radykalnego cięcia w tej chwili stóp procentowych. Tu się pewnie wiele osób ze mną nie zgodzi, w tym pan profesor Marek Belka, bo powstał taki list byłych szefów NBP apelujących o to, żeby ciąć inflację. To nie jest tak, że inflacja jest jedno... wymiarowym zjawiskiem i że jest jednoznacznie zło. Ostatnie pytanie w tej sprawie. Czy Włodzimierz Czarzasty jest dyktatorem? Nie. O tym porozmawiamy jeszcze, proszę państwa, ale to dopiero w RMF24 i w interi.pl. Słuchaczom radia serdecznie dziękujemy. Dziękuję. No to właśnie, jest czy nie jest dyktatorem? Bo widzi pani, pani mówi, że nie jest, ale na przykład Robert Kwiatkowski... Ja już nie mówię, że Andrzej Rozenek. Robert to go zna tyle lat, że w sumie to powinien wiedzieć lepiej ode mnie, ale i co mówi? Przekonana. I mówi tak, jest jasne, że zarówno przypadek Treli, jak i Rozenka to próba wyeliminowania kontrkandydatów, którzy ośmielili się mieć swoje zdanie i rzucić wyzwanie przewodniczącemu Czarzastemu. Wiele też mówi o tym, jak bardzo demokratyczne było jego środowisko i tym wartościom teraz Włodzimierz Czarzasty przeczy. Krótko i dosadnie ujęła to oczywiście nieoceniona pani poseł Senyszyn. Już się pani uśmiecha. Pani poseł... Tak, znam panią profesor. Znam pani posłanka Senyszyn powiedziała, czego się boi Czarzasty? Co zbroił, że łamie prawo, byle nie dopuścić do demokratycznych wyborów partii? No to czego się boi Czarzasty? A czego się bał Leszek Miller, kiedy rękami Joanny Senyszyn wykonywał wyrok na Ryszardzie Kaliszu? No trzeba chyba sięgnąć do swojej historii i się o to zapytać. Ale zaraz, bo przepraszam, odpowiedź, że bo u was biją Murzynów, czyli bo no Senyszyn... No nie, to jest nadal u nas, bo to jest ta sama słaba partia, w związku z czym tutaj rozmawiamy o jednej partii, o rzeczach, które się dzieją w każdej partii. Zawieszenia były i w Platformie, zawieszenia były wcześniej w SLD, to ale, się działo, pani, tylko, że na tym też polega ilekroć polityka. Kaczyński się kłóci z jakimś swoim posłem, zresztą on to zawsze robi bardzo widowiskowo, nie tak jak Donald Tusk, no to wy podnosicie głos, Boże, w tym PiSie to taki zamordyzm, nie ma tam zupełnie wewnątrzpartyjnej
demokracji, swobody nie ma. Ale jest kongres w sobotę. Każdy może się zgłosić z sali. Może wystartować. Poseł Trela jest odwieszony, też może wystartować. I po prostu można spróbować swoich sił, tak jak to było zawsze do tej pory. No każdy może, naprawdę. A ja nie będę mógł, bo będę w sobotę we Wrocławiu. Każdy może, kto jest oczywiście członkiem partii, ma bierne prawo wyborcze, no to jest zgodne ze statutem, tak zresztą było. Zawsze te wybory są wyborami na pewno historycznymi, ponieważ będziemy mieli po raz pierwszy dwoje współprzewodniczących, wcześniej zawsze szef. No nie było szefowego, no to był jeden. Będzie współprzewodniczący i współprzewodnicząca, tak kiedyś się robili, nie wiem, czy jeszcze Zieloni tak robią. Zieloni. SPD wygrało wybory w Niemczech, widzi pan? No i mają współprzewodniczących, babkę i faceta. Tylko, że o tej babce niech się pani nie gniewa. Ale partia. Mało kto gada, dlatego, że premierem będzie Olaf facet. Scholz jest jednym z liderów tej partii, czyli można wystawić kandydata po naszemu premiera, który nie jest liderem partii, a partia działa wspólnie, razem bardzo efektywnie, wygrywa wybory, bo ma świetnych współprzewodniczących, którzy zajmują się zarządzaniem partią. To nie jest odpowiedź na to, co mówi partią. Robert Kwiatkowski i Jan Senyszyn. Ale, znaczy Robert Kwiatkowski, który do mojej partii zapisał się 2 lata temu, jest od niej ekspertem. Naprawdę, Robercie, serio. No to właśnie nie wiem, co pan poseł Kwiatkowski na to. Serio, panie pośle, no serio, nie wstyd panu. Wytłumaczyła panu, wyjaśniła panu to wszystko, pani poseł Żukowska. Nie, no naprawdę, to jest zabawne czasami. No. A pani profesor Senyszyn, ona w tej partii jest od zawsze. Pani profesor Senyszyn rzeczywiście jest w partii od zawsze. A, i co? I mówi, że czegoś się boi. Znana jest z mocnego języka. Czego się boi Czarzasty? Znana co jest zbroi? Z różnych uwag. No, taka jest, za to ją też kochamy po prostu. Ale ludzie chyba nie kochają Włodzimierza Czarzastego. A to ja pani przytoczę dane. Wiem, które dane pan przytoczy. Tak, dane z sondażu Ipsos dla ulubionej gazety Lewicy, dla Gazety Wyborczej. A to ja już mam dla pana odpowiedź. Ja wiem, tu był sarkazm, okej. Liderem jest Adrian Zandberg i będzie liderem, proszę ponieważ pani, startuje na jedynce w Warszawie. Co drugi. Polak mówi, że najlepszym liderem Lewicy byłby Adrian Zandberg. Co trzeci uważa, no, ale jest liderem, że byłby właśnie Robert Biedroń, a tylko co dziesiąty, że Włodzimierz Czarzasty. No dobra, ale wracamy teraz do SPD i do Olafa Scholza, tak? Mamy szefów partii i mamy faceta, który wygrywa wybory. Po prostu robi się to wspólnie jako ekipa, jak się nie kłóci. Ostatnio się spotkałam z przedstawicielami SPD. Ekipa to mieliśmy, proszę pani, mieliśmy spotkanie produkuje właśnie o tym, w jaki sposób oni wygrali wybory. A ja chciałem i wygrali wybory, mówili jedno, jedność. Mm-hmm. Jedność i nie kłócenie się. Oraz mówienie prostym językiem, mówienie o wartościach. I na tym oparty jest właśnie nasz program. A prostym językiem mówi zupełnie nie o tym, o co pytam. Jestem polityczką. I dlatego pani nie może odpowiedzieć nie, na pytanie? Nie, no mogę, pewnie. No proszę, no to zaryzykuję jeszcze raz. Dlaczego w takim razie tak bardzo rozjeżdża się pani opinia z opinią ludzi? Nie tylko w tej sprawie, ale także w tej. Ale to znaczy opinia jaka? Znaczy, to naprawdę, no jeżeli w sondażu, jeżeli w sondażu słyszymy, że tylko co dziesiąty ankietowany chce, żeby to Włodzimierz Czarzasty poprowadził Lewicę. Nie, co pytanie brzmiało, kto ma być liderem listy kto tego byłby sondażu. Dziś? Proszę pani przeczytać zobaczy pytanie. Tak, kto byłby dziś najlepszym liderem Lewicy? Kto byłby liderem dziś według pani? Lewicy. Nie, proszę pani. Według pana najlepszym liderem Lewicy. I teraz co odpowiadają ci ludzie? Zandberg, Biedroń, pies sąsiada, każdy, dopiero później Czarzasty. Czarzasty, myślę, że wygra wybory wspólnie ja z też, Robertem Biedroniem. Ja też, ale mało tego, ja jestem pewien, że on wygra te wybory. Ja nawet on panu powiem, że pozałatwia. Jestem pewna, że Donald Tusk wygra wybory w swojej partii, ponieważ jest jedynym kandydatem dobrze, na przewodniczącego. Ale, no dobrze, takie ciekawe zjawiska w polskiej polityce. Czyli nie odpowiedziała pani na pytanie, dlaczego. I Kosiniak-Kamysz też wygra w grudniu. Nie odpowiedziała pani na pytanie, dlaczego tak bardzo rozjeżdża się pani zdanie z opinią. Znaczy, jeżeli przez ostatnie miesiące bez przerwy wewnętrznie jest Włodzimierz Czarzasty atakowany przez przedstawicieli własnego ugrupowania, naprawdę nie ma się co spodziewać, że ludzie nie będący członkami, członkiniami tego ugrupowania będą tym zachwyceni i będą zachwyceni jego osobą, kiedy bez przerwy jest atakowany. Jego osobą. Wiedziałem, że to musi paść. Naprawdę to wpływ pani europoseł zaraz Kępy na polszczyznę. Koszmarny wpływ będzie trwał. Moja bije osoba się w piersi. I to, właśnie filolożka. Filolożka. Nie wiem. Ale angielska, to może dlatego. No ale przepraszam, filologos. Miłość do słowa obowiązuje, nawet jeśli jest to słowo angielskie. Wie pan, to czasami tak jest, że szuka się w głowie czegoś i wchodzą te dobrze, takie... Dobrze, to był żart. Już nie będę pani teraz katował te z powodu straszne, mojej osoby, które gdzieś człowiek słyszy, to adresowanie problemów wyborców, to co mówiła pani premier Jadwiga Emilewicz, to się tak wryło w mózg, że ja też z tym walczę u siebie. Ona ciągle adresuje. Tak. No dobrze, nie wiem, co na to nadawcy. Nie wiem, pojechali na narty. Ale to zostawmy panią premier Emilewicz, w tej chwili panią poseł Emilewicz. Ja mam jedno pytanie, bo może tak naprawdę
i Zandberg, i Biedroń, i Czerzasty, to nie bardzo mają się o co bić. Bo jak patrzę na sondaże Lewicy, jest jeden niezły. Niezły, jak na waszą obecną sytuację, to jest ten, w którym macie 7%. Ale jest też, są też takie, gdzie macie 5%, a nawet w Cebosie macie całe 4%. Tak, a w Cebosie Platforma ma 11%. Lubimy bardzo Cebos. Jak rządziliście wy, to mieliście koło 50%. Tak. Cebos no, tak ma. Cebos tak ma. Ale średnia. Średnia jest 7,5%. Nie jest ona zachwycająca. Zgadzam 7,5%? Się z tym. 4,7% to jest 7,5%. Nie, no to nie jest jedyny sondaż. Tych sondaży doda. Jest więcej. Jest strona, która to podsumowuje, wybory sondaże. Średnia jest 7,5. Nie jestem usatysfakcjonowana tą średnią, ale zdaję sobie. Nie było wtedy, tak, mieliśmy 12. Mm. Nie było wtedy ugrupowania pana Hołowni. To nas oczywiście nie tłumaczy, ale zasób wyborców nie ultraprawicowych jest w Polsce ograniczony. Mało tego. Nie, proszę pani, ale młodzież w tej chwili kocha się w Lewicy, ale jak widać nie w was. Widocznie im przykłada ale swoich poglądów. Ale procent w społeczeństwie jednak jest po stronie osób starszych w wieku senioralnym, w wieku powyżej 50-60, tak? Dobrze, tylko pani poseł, no ewidentnie widać, że nie tylko wam nie rośnie poparcie, ale spada. Powoli, ale spada. I ja nie mówię tego z satysfakcją. Ja też nie patrzę na to z satysfakcją, ale po tym kongresie weźmiemy się na pewno bardzo mocno do roboty. Skończymy już układanki personalne i będziemy realizować program, który przyjmiemy na tym kongresie. Jeżeli ktoś myśli, proszę pani, że Lewica na przykład szanuje kobiety, to wystarczy obejrzeć wywiad z wicemarszałek Morawską Stanecką. Nie rozumiem, dlaczego ci ludzie nie pokazują swoich prawdziwych twarzy, ci ludzie z Lewicy. To nie moje słowa, to słowa pani do niedawna koleżanki z klubu, nawet wiceszefowej tego klubu, pani Moniki Pawłowskiej, która się odnalazła się bowiem teraz w PiSie. Ja mam dużo słów do pani Moniki Pawłowskiej, których nie mogę użyć w tym programie niestety, panie redaktorze. I ich oczywiście nie użyję. Być spokojnym, bo wiem, że jest ranek. A nie mówi pani na przykład dzień dobry, jak się pani z nią spotyka? Nie widuję się z nią. W Sejmie nie? Nie, ona tak przemyka jakoś gdzieś pod ścianami. Także każde ugrupowanie ma takich posłów. No jest, poseł Kowalski był wcześniej w Platformie. Poseł Kowalski jest cały czas w PiSie. No nie jest cały, znaczy, ale wcześniej był w Platformie, Polsce, okay. Startował z Platformy. Poseł Baszko był w PSL-u, teraz jest takim naczelnym zwolennikiem PiSu, to też zdradził ten biedny PSL w poprzedniej kadencji, prawie im klub rozwalając i wtedy musieli leasingować posła. Posłanka Piekarska, ale to jest inna historia. Ona odeszła, po prostu podjęła taką decyzję, przeszła jednak do ugrupowania bliskiego ideowo, bo przeszła do inicjatywy z Unii Wolności. Z Unii Wolności, nie, ale zaraz. Na początku, pani jest osobą ja młodą, tak, to wtedy mnie to nie pani było tego wpadł, nie to pamięta, prawda. Jak pani poseł przeszła Piekarska z, tak, przeszła z Unii Wolności do SLD i to przeszła wprost na stanowisko ministra, wiceministra, co prawda, ale jednak były też takie czasy, ale tak, zostawmy. Ma pan rację. To było spektakularne, tak, to było coś. Były takie rzeczy, nie? Nie byłam już wtedy w partii. Poseł Arłukowicz od was odchodził i zostawał ministrem. A to byłam akurat. To mnie strasznie zabolało, bo tydzień wcześniej, chyba czy dwa tygodnie, mieliśmy spotkanie młodzieżówki, takie jajeczko przed Wielkanocą i mówił, jak to bardzo będzie wspierał. Tak. Albo śledzika. To zamiennie zależy. To, pani. Mamy te swoje tradycje. Gwiazdor przychodzi na Wielkanoc u was, czy na Boże Narodzenie? Nie, no przychodzi jednak na Boże Narodzenie, ale to w Wielkopolsce. W każdym razie strasznie mnie to zabolało, bo tydzień wcześniej mówił, że bardzo będzie wspierał lewicową młodzież, jest nam oddany, musimy wspólnie tutaj walczyć o nasze ideały. Tylko teraz z Platformy. Wątpię. No dobrze, a teraz wracając do pani poseł Pawłowskiej. Tak zupełnie chciałem po ludzku, osobiście, jak ją pani spotka, to pani powie nam cześć, co słychać? Czy odwróci nie, się chyba. Pani napięcie i nie, nie, to nie na moje nerwy. Nie, po prostu nie, oczywiście wszystkie standardy jednak trzeba zachowywać, ale jakbym była w takiej sytuacji, że musiałabym jej podać rękę gdzieś, no pewnie bym jej podała, bo podaje się rękę człowiekowi, a nie jego poglądom czy drodze politycznej, więc... Zaraz, tak. Grzegorz Braun na przykład. Podałaby pani rękę posłowi Braunowi? Tak, podałabym rękę. Nawet chciałam, jak byłam kiedyś przed programem z panią Kają Godek, chciała mi podać rękę, ale ona mi nie chciała podać ręki. To był jedyny raz, kiedy mnie to spotkało, że ktoś mi nie chciał podać ręki. W związku z czym uważam, że nie, no pewne standardy trzeba zachować, bo szanujemy człowieka. Ale poseł Braun tak strasznie krzyczy na tej mównicy. To mogła pani podejść do niego po prostu. Nawet nie podawać mu ręki, tylko go ucałować w policzek. Myślę, żeby go to zdetonowało troszkę. Nie, no, zważywszy, że on maseczki nie nosi, to tak za blisko jednak. Ale to pani były by mogła kontakty. Mieć maseczkę. No to jakbym go pocałowała przez maseczkę? Tak czy owak, proszę pani, myślę, żeby się troszkę stropił. Pewnie tak, ale nie widzę tego, nie.
Nie. No ja też tego nie widzę, właśnie ubolewam. Chętnie bym zobaczył takie sceny w Sejmie. Zamiast na przykład krzyczeć na kogoś, ucałować go i w ten sposób przywołać do porządku. Jakie to byłoby piękne. Ale to mogłoby podpadać pod molestowanie, wie pan. To raczej pod trollowanie. No ale to jednak byłby nie, taki wymuszony kontakt dosyć bliski. Tak, myśli pani, że poseł Braun poczułby się przez panią zmolestowany? Mogłyby być takie zarzuty, więc chyba lepiej by nie poszła tą drogą. No dobrze, to, wie pani, nie wiem, ale wydaje mi się, że niekoniecznie, ale rzeczywiście nie znam wrażliwej natury pana posła, więc się nie będę wypowiadał. W każdym razie rozumiem, że pani poseł Pawłowska jest dla pani postacią na tyle antypatyczną, że pani z trudem podaje rękę i w zasadzie rozmawiać o niej nie chce. Nie, no naprawdę, no o czym mamy rozmawiać? O tym, jak walczyła o prawo do przerywania ciąży, teraz po prostu się zapisała do PiSu i będzie walczyła w drugą stronę. Nie wiem, jak ktoś naprawdę... Nie walczyć w tej sprawie. Nie umiem sobie tego wyobrazić. Jak można tak w ogóle nie mieć poglądów? Naprawdę. Znaczy władza, ja rozumiem, że władza jest fascynująca. Każdy z nas po to jesteśmy w polityce. Chce tej władzy, ale nie za wszelką cenę. No ale właśnie ona twierdzi, że odkryła waszą prawdziwą, dwulicową naturę, że wy wcale nie wspieracie kobiet. A ona odkryła u siebie coś też również, odkryła gdzieś głęboko zakopane pod pokładami węgla kamiennego te swoje poglądy konserwatywne. Dokopała się do nich tego kilofem. Nie wiem. Te złośliwości niepotrzebne. Ja tylko cytuję panią poseł Pawłowską, która... No dobrze. O tym mówi. Tak po prostu. Co ja was mogę będę... tylko westchnąć. To pani westchnie, zawsze warto odetchnąć świeżym powietrzem. Znaczy w studiu to takie sobie. Pani poseł, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję także. Kłaniam się nisko państwu. Następnym razem proszę się nie spóźniać. To dostanie pani kawę przed rozmową. No w naszym mieście jak spadnie deszcz, to od razu wszystkie światła nie działają. Niestety. Pani porozmawia jak go spotkam. Z gospodarzami tego miasta. Bardzo serdecznie dziękuję państwu. Dziękuję. Kłaniam się nisko. Dziękuję.